jedno mnie boli, że nasze państwo polskie toleruje tę sprawę. Dlaczego oni tu pozwalają im żyć, panoszyć się? Przecież oni nie zasługują na to. To, co oni robili, przecież wiele oni wymordowali ludzi. Nie tylko w Płużnikach, przecież wiele miejscowości wymordowali. Dlaczego tego nie pamiętają tylko po Ukrainie, co oni ich tolerują? Jest on człowiek, może ten człowiek niewinny jest, ale w nim ta krew kipi. Proszę pana, znam przykład. Nie, że to jest, ale to jest fakt, że człowiek, który jest niedobry, który zrobił coś złego, w żyłach ta krew i zawsze będzie jadowita, jak ta żmija. On nie przestaje, chociaż od dziecka, ale w nim to tkwi. To już jest zakodowane w tym człowieku. I ja nie wierzę w to, może jestem na mylnej drodze, ale nie wierzę w to, że oni są przyjaźni z Polakami. Nie wierzę, tylko że potrzebują teraz pomocy, pracy i świecą dobrymi uczami. Może ten młody człowiek nie winien, ale pomimo wszystko, jakby pan go zaczepił, to i tak by źle robił. On by i tak nóż wystawił na pana.